Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło Państwa powitać na dzisiejszym webinarze dotyczącym premiery SmartTech 3D Robotized. Razem ze mną jest Piotr Wieczorek, który będzie miał przyjemność również poprowadzić ze mną ten webinar. Trochę będzie o nas. Firma została założona w 2000 roku. Zajmujemy się produkcją skanerów 3D. Nasze skanery działają na światło strukturalne. Współpracujemy z wieloma ośrodkami badawczymi, z wieloma uczelniami. Ciągle rozwijamy naszą technologię i wprowadzamy nowe urządzenia na rynek. Wynalazcą naszej technologii jest pani profesor Małgorzata Kujawińska z Politechniki Warszawskiej. Założycielem firmy nasza pani Anna Gębarska, dyrektor zarządzająca, a prezesem jest pan Krzysztof Gębarski, absolwent Politechniki Warszawskiej, doświadczony metrolog. Firma jest polska, ale cała siatka dystrybutorów oraz ludzi, którzy współpracują i pracują z nami, jest międzynarodowa. Siatka i osoby, które są zaangażowane w działalność naszej firmy, jest dość już spora, bo liczy ponad 100 osób. Misją i wizją naszej firmy jest dostarczenie najlepszego na świecie urządzenia do digitalizacji z kolorem, który jest jednocześnie maszyną metrologiczną. Popularyzacja optycznych metod pomiarowych jako przyszłość metrologii to również ważna część naszej działalności. Stawiamy na jakość, innowacyjność i rozwój. Jakość. Nasz polski produkt, który jest rozpoznawalny na całym świecie i jest marką liczącą się, jeżeli chodzi o metrologię i pomiary bezdotykowe. Innowacyjność, oferta, która opiera się na najnowszych na świecie osiągnięciach naukowych i technicznych. No rozwój, no to wiadomo, no cały czas, tak jak chociażby dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowe urządzenie, mamy możliwości rozwijania naszego oprogramowania, co za tym idzie, nie stoimy w miejscu i cieszymy się każdego dnia, że idziemy do przodu. Historia firmy sięga 2000 roku, gdzie właśnie został zrobiony transfer z Politechniki Warszawskiej do nas, do Łomianek. W 2005 roku to jest taka data, która jest dla nas znacząca, ponieważ zostaliśmy utytułowani polskim produktem przyszłości. Tych nagród było wiele, można tutaj również nadmienić nad diamentem Forbesa. Dzisiaj, jako ten kluczowy 2021 rok, mamy przyjemność wprowadzenia na rynek SmartTech 3D Robotized. Oprócz tego w 2019 roku mieliśmy też przełomowy moment, gdzie wprowadziliśmy na rynek nową metodę skanowania w układzie stereo. W 2013 roku poszerzyliśmy naszą siatkę dystrybutorów i wypłynęliśmy na rynek światowy. To chyba by były takie kluczowe daty. Na pewno jest ich dużo, dużo więcej, ale myślę, że na dzisiaj to chyba wystarczy. Tak jak wspominałam, międzynarodowa siatka dystrybutorów jest już na całym świecie. Obecnie jest to ponad 30 krajów. Jesteśmy w Australii, w Ameryce Północnej, Południowej, Azji, Europie, także jesteśmy marką rozpoznawalną już na całym świecie. Niektórzy z naszych klientów, no jak widać, mamy się czym pochwalić, Armia Amerykańska, NASA, GE, Główny Urząd Miar, akurat dla mnie jest to znaczący klient, bo wiadomo, no miary, pomiary, normy. Cieszę się, że są posiadaczem naszego urządzenia i wykorzystują go do swoich badań. Zalety skanowania 3D, no wiadomo, że będzie to precyzja, szybkość, wygoda,
łatwość użycia, co za tym też idzie i jakość. Co do precyzji, nasze pomiary są niezwykle dokładne. Nawet możemy uzyskać pomiar do 7 mikrometrów. Szybkość. Możemy mieć tutaj cały obiekt zeskanowany z pełną automatyzacją pomiaru i model obrotowy obiektu możemy już mieć w około 30 minut. Wygoda. Szybkie działanie z wynikami, praca nad nimi tak naprawdę w dowolnym czasie, kiedy jest nam to potrzebne, więc śmiało możemy tutaj mówić o wygodzie. Jeżeli chodzi o łatwość użycia, to ten brak konieczności samodzielnej kalibracji urządzenia jest takim chyba kluczowym punktem, w którym możemy mówić o tym, że no nie wydłuża nam się ten czas skanowania, tak jak mogłoby to być w innych urządzeniach innych firm, a tu mamy skaner, który jest zawsze gotowy do działania, tak? Jakość. Tu możemy mówić o tym, że jesteśmy tak naprawdę jedyną firmą na świecie, która dokonuje pomiaru obiektu rzeczywistego z kolorem, czyli mamy odwzorowanie każdego punktu z informacją o kolorze, czym możemy się chwalić i możemy powiedzieć, że jest to dla nas tak naprawdę jedna z kluczowych i ważniejszych rzeczy i dalej nad tym pracujemy, aby ten kolor był odwzorowywany idealnie, gdzie na przykład możemy to wykorzystać do archiwizacji czy wizualizacji, jeżeli chodzi o obiekty muzealne. Rozdzielczość skanowania, dlaczego 20 megapikseli, bo dzisiejsze urządzenie, które będziemy później prezentować, jest to skaner stereo z dwoma detektorami właśnie o rozdzielczości 20 megapikseli. Mamy tutaj dwa zdjęcia, na których mamy porównanie wyników skanowania 3D. 2 megapiksele i 20 megapikseli. Widać, że te drobne detale i wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o rozdzielczość, są wyraźne lub mniej wyraźne. Pomimo tego, że mamy tę samą dokładność pomiaru, czyli 50 mikronów. Tak samo możemy tutaj porównać tą rozdzielczość, jeżeli chodzi o gwint. Mamy dwie chmury punktów z rozdzielczością 0,1 mm i 0,2 mm. Na zdjęciach po prawej i po lewej stronie widzimy również gwint, który jest odwzorowany. I to jest ten sam gwint, a widzimy, że mimo tego, że zostały dwa skanery użyte do pomiaru tego samego detalu, jednak one zupełnie od siebie się różnią, dlatego ta rozdzielczość jest tak istotna przy kontroli jakości, przy odwzorowywaniu obiektu, czyli inżynierii odwrotnej, na pewno w różnych innych dziedzinach również. To nasze urządzenia. Mamy dwie linie tak naprawdę produktowe, które znajdują zastosowanie w techniczne i nietechniczne. Do naszego grona dołączył teraz SmartTech 3D Robotized, którego również możemy wykorzystywać do zastosowań technicznych, jak i nietechnicznych. Zastosowania techniczne to wiadomo, kontrola jakości, inżynieria odwrotna, wszędzie tam, gdzie jest potrzebny pomiar z kolorem lub bez koloru, bo to też jest istotne, bo czasami wykorzystujemy również kolor jako wyznacznik gdzieś w detalach, w których jest on potrzebny. Zastosowanie nietechniczne to nic innego jak archeologia, muzealnictwo, wszystkie badania. Możemy również wykorzystać w antropologii te urządzenia, również w druku 3D i w medycynie, tak, ponieważ nasze skanery działające na światło strukturalne wykorzystywane są również w medycynie, ponieważ światło nie jest szkodliwe dla naszego zdrowia.
trochę o naszym dzisiejszym produkcie, który ma swoją premierę, SmartTech 3D Robotized. Jest to gotowe, zrobotyzowane stanowisko do pracy, do procesu kontroli jakości oraz inżynierii odwrotnej. Zastosowanie może mieć również w innych gałęziach, nie tylko koniecznie inżynieria odwrotna i kontrola jakości, ponieważ mamy dwa rozwiązania, które jest ze światłem białym i zielonym. I światło białe również może być na przykład użyte do pomiaru obiektów muzealnych, czyli wszystkie artefakty, które mamy do zdigitalizowania, możemy sobie na takim stanowisku pomiarowym po prostu z automatu zdigitalizować. Branże, no to wiadomo, przemysł, tak jak już mówiłam, muzealnictwo, archeologia czy nauki przyrodnicze, gdzie na przykład mamy do zdigitalizowania w antropologii kości, różne czaszki. Świetnie by się też tutaj to urządzenie odnalazło. Dokładność pomiaru takiego urządzenia zależy od objętości pomiarowej i jest to od 19 do 48 mikrometrów. Jedyna możliwa w tej chwili rozdzielczość jest to dwie kamery o 20 megapikseli. Pole pomiarowe w tej chwili jest dostępne w trzech wymiarach. Jest to 200 na 300 mm, 300 na 400 i 400 na 600. Zastosowanie, tak jak już częściowo wspominałam, ale tu też można trochę jeszcze więcej o tym powiedzieć, są to kolorowe modele 3D, inżynieria odwrotna, kontrola jakości, cyfrowy magazyn danych czy druk 3D. Wynikiem takiego pomiaru możemy mieć raport PDF z całego procesu kontroli jakości, jak również może być to kolorowa projekcja mapy odchyłek bezpośrednio na obiekcie. Same stanowisko pomiarowe to tylko tak naprawdę część. Drugą częścią całego systemu jest oprogramowanie nasze autorskie, które zostało stworzone przez naszych programistów SmartTech 3D Measure. Jest to jedyne dostępne na rynku oprogramowanie umożliwiające płynną pracę na tak olbrzymich chmurach punktów przy zastosowaniu koloru. Maksymalną wydajność to jest obsługa około 300 milionów punktów. Tak jak już mówiłam wcześniej, automatyczny proces kalibracji jest to bardzo istotna wartość dodana, szczególnie dla tych wszystkich, którzy mają i pracują na skanerach 3D. Co jeszcze można powiedzieć? Cyfryzacja inżynierii odwrotnej czy digitalizacja w celu dokumentacji, wizualizacji lub modyfikacji istniejącego obiektu. Możemy dokonywać różne pomiary, możemy przeprowadzić szybką kontrolę jakości, tak jak już też mówiłam, stworzeniem raportów 3D z wizualizacją błędów bezpośrednio na obiekcie. Możemy porównywać, jeżeli posiadamy plik CAD-owski, obiekt rzeczywisty z tym plikiem i mamy wyświetloną tą mapę odchyłek. W tym momencie chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na pokaz, jak działa SmartTech 3D Robotized. I oddaję głos koledze Karolowi Komorowskiemu. Dzień dobry, nazywam się Karol Komorowski i jestem inżynierem wsparcia technicznego w firmie SmartTech 3D Metrology. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać nasze najnowsze rozwiązanie robotyczne SmartTech 3D Robotized. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda całe stanowisko pomiarowe. Mamy ramię robotyczne firmy KUKA, wzorce kulowe ball bar oraz stolik obrotowy. W środku tej skrzynki znajduje się komputer sterujący skanerem oraz kontroler robota. Na skanerze zamontowana jest nasza najnowsza głowica pomiarowa,
skaner Smartech 3D Robotized. Jest to urządzenie z dwoma detektorami o rozdzielczości 20 megapikseli oraz najnowszym układem projekcyjnym. Całe stanowisko wykorzystywane jest do automatycznej kontroli jakości. W skrócie proces wygląda tak, że operator stawia obiekt na stoliku obrotowym, a następnie w naszym autorskim oprogramowaniu wybiera plan pomiarowy oraz szablon kontroli jakości i klika przycisk Start. I wtedy cały proces dzieje się automatycznie, a wynikiem jego jest raport pomiarowy. Przed skanowaniem operator może sprawdzić dokładność skanera 3D poprzez zeskanowanie wzorca kulowego ball bar. A następnie, jeżeli jest taka konieczność, może przeprowadzić proces automatycznej rekalibracji. Proces ten polega na tym, że operator stawia wzorzec przed skanerem w określonej pozycji, a ramię robotyczne ustawia skaner w wcześniej zaprogramowanych pozycjach i dokonywany jest wtedy pomiar wzorca. Kolejnym krokiem jest utworzenie planu pomiarowego, więc przechodzimy do oprogramowania, wybieramy zakładkę plany pomiarowe. Możemy teraz utworzyć nowy plan pomiarowy na potrzeby tego pokazu. Zmieniamy tutaj nazwę oraz dodajemy kilka pozycji pomiarowych. Czyli mamy, dodam pierwszą pozycję i ustawiamy trzy parametry, offset w osiach X i Z oraz obrót skanera. I dodajemy drugą pozycję. I po zapisaniu projektu przyszedł czas na utworzenie szablonu porównania 3D. Czyli klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz model CAD i tworzymy z niego referencję i pojawia nam się szablon porównania 3D. Możemy tu zmienić kilka parametrów, takich jak liczba segmentów oraz nominalne i krytyczne wartości porównania z modelem CAD. Po ustaleniu tych parametrów możemy sobie stworzyć raport pomiarowy. Zaczniemy od konfiguracji raportu, czyli możemy sobie ustalić autora oraz zamawiającego i datę zamówienia. Po zatwierdzeniu zmian możemy sobie dodać zrzut ekranu, główny widok naszego raportu, następnie widoki kolorowej mapy odchyłek oraz widok adnotacji. Aby to zrobić, musimy utworzyć adnotację, więc poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki wybieramy miejsca, które chcemy skontrolować i dodajemy widok adnotacji. Możemy sobie obrócić obiektem i dodać widok z drugiej strony. Utworzę ponownie adnotację oraz zrzut ekranu adnotacji. Gdy mamy już ustalone plan porównania 3D, przechodzimy do zakładki robot i wybieramy tryb pomiarowy. Tutaj z rozwijanej listy możemy sobie wybrać plan pomiarowy, ten, który utworzyłem przed chwilą, oraz zdefiniować parametry skanu ze stolikiem obrotowym, czyli wybieramy zakres 360 stopni oraz krok 60. I zaznaczamy checkbox automatyczna kontrola, wybieramy naszą referencję oraz klikamy start. I teraz skaner automatycznie dojedzie do tych dwóch zaprogramowanych pozycji
wyświetli sekwencję pomiarową i obróci stolikiem obrotowym. Proszę zobaczyć, jak to szybko skanuje. Czyli no, bo cała sekwencja pomiarowa trwa około 2 sekund i teraz stolik zostanie obrócony. I to będzie powtórzone 12 razy. A następnie zobaczymy wyniki porównania 3D. Obecnie widzicie Państwo proces skanowania łopatki turbiny, więc mamy trochę czasu, dlatego chciałabym nadmienić, że poza obiektami technicznymi możemy także mierzyć obiekty dziedzictwa kulturowego. W przypadku obiektów technicznych wykorzystujemy głowice oparte na skanowaniu światłem zielonym, natomiast w przypadku, gdy chcemy pozyskać poza geometrią także kolor, użyjemy głowicy na światło białe. Urządzenie pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet robota, głowicy skanującej, do bezobsługowej realizacji zaprojektowanego procesu pomiaru. Dzięki wyeliminowaniu czynnika ludzkiego otrzymujemy powtarzalne pomiary o najwyższej jakości, które mogą być realizowane po krótkim przeszkoleniu pracownika. Tak jak już wspominałam, SmartTech 3D Robotized występuje w 3 modelach różniących się od siebie objętością roboczą. Każdy model wyposażony jest w lekką głowicę skanującą oraz stereoskopowym układem o rozdzielczości 20 megapikseli, ramię robotyczne KUKA, stację roboczą, stolik obrotowy oraz zaawansowane oprogramowanie SmartTech 3D Measure z modułem robotycznym. Cały system zaprojektowany jest tak, aby maksymalnie zautomatyzować wszystkie procesy i zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przez człowieka. Automatyzacja procesu kalibracji daje użytkownikowi gwarancję uzyskania deklarowanej przez producenta dokładności pomiarowej bez względu na doświadczenie osoby, która obsługuje to urządzenie. Zwiększa to niezawodność całego systemu i pozwala w łatwy sposób zintegrować go z systemami jakości, które panują i obowiązują w danym przedsiębiorstwie. Co jest ważne, zastosowanie SmartTech 3D Robotized pozwala na realizację całej zaprojektowanej ścieżki obróbki wyników pomiarowych, pozwalając na znaczne przyspieszenie realizacji pomiaru dużych zbiorów, na przykład muzealnych, czy zarówno też do celów dokumentacji, jak i wizualizacji. Tu widzimy, że skaner już kończy proces skanowania i wrócimy za chwilkę do Karola, który opowie o dalszym procesie obróbki danych. No dobrze, więc proces skanowania właśnie się skończył, więc pokażę Państwu wyniki. Czyli tutaj mamy nasze porównanie 3D, naszą kolorową mapę odchyłek. Na niej możemy dokładnie zobaczyć każdy defekt, każde zarysowanie na powierzchni obiektu. Pokażę teraz Państwu funkcję, która jest dość unikalna na rynku skanerów 3D, a więc projekcja tej kolorowej mapy odchyłek na obiekt rzeczywisty. Czyli klikamy sobie tą funkcję. Następnie wybieramy plan pomiarowy oraz pozycję, z której urządzenie wyświetli mapę odchyłek i klikamy start. Teraz skaner jedzie do wskazanej pozycji. Następnie wykona pomiar pojedynczy, żeby zorientować się w układzie i wyświetli mapę odchyłek. Mogą Państwo zobaczyć dokładnie kolorową mapę odchyłek. Ona jest wyświetlana na żywo. Możemy dokładnie zobaczyć miejsca, w których mamy za dużo materiału albo za mało. I tak dokładnie to się prezentuje. Następnym krokiem po utworzeniu porównania 3D jest wyświetlenie oraz zapisanie raportu pomiarowego. Więc przechodząc do zakładki raporty, wybieramy sobie raport, który chcemy zapisać. I klikamy zapisz.
Raport zapisuje się do jako typ pliku PDF. Czyli mamy tutaj raport z inspekcji z programu Smartech 3D Measure. Mamy autora, datę inspekcji, zleceniodawcę, datę zlecenia. Mamy widok główny, widok inspekcji jako kolorową mapę odchyłek, tabelkę z wartościami RMS, z maksymalną dodatnią i ujemną odchyłką oraz średnie, dodatnie i ujemne odchyłki. Następnie mamy zrzuty ekranu wcześniej wykonane oraz wyniki inspekcji jako widok adnotacji, czyli mamy tabelkę z wynikami odchyłek w danym miejscu, które kontrolowaliśmy. Czyli to wszystko ode mnie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Do widzenia. Mam nadzieję, że podobało się Państwu i prezentacja samego urządzenia, jak również to, co wprowadziliśmy i co mogliśmy pokazać w tak krótkim czasie. Jeszcze kilka slajdów i zaproszę Państwa do zadawania pytań. Oprócz tego, że robimy i produkujemy same skanery. Teraz mieliście Państwo możliwość zapoznania się z całym stanowiskiem zrobotyzowanym. Również częścią naszych działań są projekty specjalne. Są to urządzenia, które są szyte na miarę według potrzeb danego klienta. Tu akurat mamy na zdjęciach fabrykę Opla i system, który został wdrożony do kontroli jakości pod sufitek. Są to dedykowane i w pełni zintegrowane z systemami wielu skanerów projekty. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie jest potrzeba zintegrowania ich z systemami kontroli jakości czy na liniach produkcyjnych, my bierzemy bardzo chętnie w tym udział, także jeżeli są jakieś pomysły, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim projektem, to serdecznie zapraszamy do współpracy. Oprócz tego, co możemy dla Państwa zrobić? Zajmujemy się również usługami i przeprowadzamy je w dziedzinie inżynierii odwrotnej, kontroli jakości, digitalizacji zbiorów muzealnych, jak również prowadzimy szkolenia. I to by było ode mnie na tyle. Zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, to zapraszamy, aby napisać je na czacie. My postaramy się odpowiedzieć na wszystkie, które dostaniemy. Mamy pytanie, jaki jest wpływ oświetlenia na jakość skanu? W przypadku skanowania światłem zielonym tego wpływu praktycznie nie ma. Nie dostajemy, nie otrzymujemy żadnych dodatkowych szumów, nie tracimy dokładności dzięki zastosowaniu filtrów światła zielonego. Jesteśmy w stanie się pozbyć całych tych szumów. Jeżeli tutaj chodzi też o światło białe, to no rekomendujemy, aby skanować w jakichś zaciemnionych miejscach, na pewno aby nie skanować przy świetle jarzeniowym bezpośrednio nad obiektem, ponieważ no, może to powodować znaczne szumy, ale też jeżeli chodzi o światło białe, jest ono używane do kolorów, a więc każdy powinien zdawać sobie sprawę, aby obiekt był czy to sfotografowany, czy odwzorowany dobrze przy użyciu skanera 3D. Używamy światła fotograficznego, dzięki któremu oświetlamy ten obiekt jednomiernie ze wszystkich stron, a więc wpływ takiego światła zewnętrznego też psułby nam odbiór kolorów i to jest no, powszechnie stosowane. Mamy kolejne pytanie. Czy pomiar kolorów jest w jakiś sposób zautomatyzowany, czy ewentualnie Państwa sprzęt spełnia taką normę? Czy jest procedura kalibracji odnośnie barwy obiektu?
Jeżeli chodzi o pomiar kolorów, jest zautomatyzowany. Bezpośrednio przy. Oj, przepraszam. Jeżeli chodzi w takim razie o to pytanie, to przy procesie kalibracji samego skanera, także kalibrujemy balans bieli kamery. W tej chwili aktualnie nie jest on jeszcze znormalizowany, jeżeli chodzi o skanery 3D. Za chwilę będziemy mieć kolejne pytanie, tylko poczekamy. Ale jeżeli chodzi też o kolor, może tak od siebie dodam, że skanery, które są, dokonują pomiaru z kolorem, one są według wytycznych NIMOS-u wszystkich tutaj stworzone, więc jeżeli chodzi o digitalizację obiektów muzealnych, to ściśle się tego trzymamy i cały czas nad tym współpracujemy, cały czas konsultujemy i sprawdzamy, czy coś się zmieniło w tym kierunku. Z tego, co wiem, to w tej chwili nie ma chyba tak naprawdę takiej normy, jeżeli chodzi o digitalizację obiektów muzealnych. Gdzieś wszystko to jest jeszcze w fazie tworzenia, aczkolwiek już widać, że coraz ściślej te wytyczne są takie jednoznaczne. Czy projekcja kolorowej mapy odchyłek jest rozwiązaniem opatentowanym? Aktualnie nie jest to opatentowane. Ze względu też na to, że dokładnie trzeba opisywać wszystkie procesy, jakie się wykonują w patencie, a więc po upływie czasu może to być zdecydowanie wykorzystane przez inne osoby. Widzimy jeszcze, że. Okej. Czy jeszcze ktoś z Państwa posiada jakieś pytanie? Jeżeli nie mamy więcej pytań, w takim razie zapraszamy też do kontaktu. Nasze dane kontaktowe Państwo mogą znaleźć aktualnie na ekranie, więc jeżeli później zrodzą się jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu, czy to telefonicznie, czy drogą mailową. Dziękujemy zatem za uwagę. Miło było z Państwem się spotkać i mieć możliwość zaprezentowania naszego nowego produktu. Mam nadzieję, że bardzo się Państwu podobało. No i chciałabym powiedzieć, że do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy bardzo.